Ja się zajmuję wieloma rzeczami. Wspólnym mianownikiem tych rzeczy są startupy i edukacja. Jestem prezesem Szkoły Przedsiębiorczości Innovation Nest, czyli tutaj się pojawia drugi fundusz inwestycyjny, tylko że z Krakowa. Ale na co dzień pracuję na Politechnice Warszawskiej, gdzie prowadzę zajęcia z zarządzania startupem. A w piątki tutaj na Akademii Leona Koźmińskiego również się udzielam w ten sposób. Natomiast naukowo właśnie działam w taki sposób, że te startupy badam. I tak się złożyło, że 2 lata temu, jak powstawała Fundacja Startup Poland, której jestem członkiem Rady Programowej w tej chwili, no to bardzo szybko się okazało, że fundacja również ma interes, żeby te startupy zbadać, no i dowiedzieć się takich podstawowych rzeczy, typu ile jest startupów w Polsce, no i w ogóle czym to się je, co one robią, jak się finansują. I tym sposobem, no właśnie 1,5 roku temu rozpoczęliśmy badania, które mam przyjemność tworzyć i koordynować, właśnie o startupach, i na podstawie wyników tych badań powstają raporty. Powstały do tej pory 2, czyli właśnie zeszłoroczny i tegoroczny, który za chwilę przedstawię. To teraz troszeczkę technikaliów. Po pierwsze staramy się, punktem wyjścia naszych badań jest to, żeby w ogóle policzyć startupy w Polsce. Nie jest to proste zadanie. Detale chyba zostawię sobie na odpowiedzi na pytania, żeby was nie zanudzać w tej chwili. Ale nie wdając się w detale w tym momencie, w zeszłym roku doliczyliśmy się niecałych 2,5 tysiąca startupów. W tym roku to jest mniej więcej 2700, czyli ta liczba się potwierdza. Ankietę w zeszłym roku wypełniły ponad 400 startupy, w tym roku prawie 700. To powoduje, że my mamy taki bardzo dobry response rate, czyli mniej więcej co czwarty startup, do którego dociera informacja w ogóle, że takie badanie się w Polsce dzieje, podejmuje ten trud i otwiera ankietę. To jest naprawdę bardzo dużo w badaniach ilościowych, to jest coś szczególnego. Zaraz powiem, dlaczego tak się dzieje. No właśnie. Pierwsza rzecz, o której trzeba powiedzieć, to znaczy nasze badania wciąż są badaniami niereprezentatywnymi. Ci z was, którzy liznęli statystykę, wiedzą, o czym mówię. Mniej więcej mówię o tym, że nie możemy bezpośrednio przekładać wyników naszych badań na całą populację, czyli na wszystkie startupy. Tak się stanie. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku badania zyskają na nas, będą już reprezentatywne, ale na razie tak nie jest. Niemniej bardzo duża liczba ankiet i odpowiedzi. To jest tak, że nie ma w Polsce badania startupów, które nawet zbliżyłoby się do takiej liczby odpowiedzi, którą my dzięki naszemu zasięgowi, a konkretnie zasięgowi fundacji, uzyskujemy. Dlatego prawdopodobieństwo, że te badania faktycznie odzwierciedlają cechy populacji całej, jest bardzo wysokie. Niemniej nie możemy tego, trzymając się naukowej dyscypliny, w tej chwili potwierdzić. No właśnie, i teraz mamy tutaj na przykład takie proste dane dotyczące lokalizacji startupów. I tutaj jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To się chyba przez ten mikrofon przenosi, mi się wydaje, ten kaszel. Że ogromną rolę w zbieraniu ankiet i w tym sukcesie, jakim jest to, że tych ankiet dostajemy tak dużo, że tak wiele startupów odpowiada na to nasze pospolite ruszenie, które co roku w okolicy sezonu letniego, ogórkowego staramy się w Polsce startupowej stworzyć.
jak widać, ze sporym sukcesem. No więc ojcami i matkami tego naszego sukcesu tak naprawdę są lokalne społeczności startupowe, którym z tego miejsca chciałabym nieustająco bardzo podziękować i namówić na jeszcze więcej, bo to one, instytucje, organizacje, czasem to są pojedyncze osoby. Dzwoni do mnie znajomy z Gdańska, tak, z tamtejszego, powiedzmy, aktywnego funduszu i mówi: Aga, jak to Trójmiasto tam się nam reprezentuje? Ja mówię: wiesz, no tak słabiuteńko, tak? No i widzę potem, że przez ileś tam dni ta aktywność trójmiejska wzrasta, bo to są właśnie też takie osoby jak Bartek, prawda, no, które mając wpływ na spółki, z którymi współpracuje, po prostu namawia je do wzięcia udziału w tym badaniu i tak się dzieje, także to są tak naprawdę bohaterowie naszego badania. Warszawa jest głównym hubem startupowym w Polsce. Co trzeci mniej więcej zarejestrowany startup tutaj ma swoją siedzibę. No i dalej mamy takie cztery wybijające się ośrodki. Nie ma tutaj zdziwienia, czyli Kraków, Poznań, Trójmiasto i Wrocław. Co nam wychodzi z naszych badań odnośnie modeli sprzedażowych, bo to jest bardzo ciekawe. Mianowicie, proszę Państwa, prawie 80% tej liczby tutaj nie ma na tym rysunku, ale ta analityka jest w tle. Prawie 80% polskich startupów sprzedaje dla firm, czyli w modelu B2B. To jest bardzo dużo i to jest bardzo dobrze, bo każdy, kto się startupami zajmuje, wie, że model B2B jest no, preferowany, łatwiejszy, różne rzeczy można o nim mówić. Niemniej to faktycznie działa. Faktycznie firmy sprzedają, startupy sprzedają dla firm, z tego co drugi sprzedaje tylko dla firm, a nie w modelu mieszanym. Mało tego, również nie ma tego na tym rysunku. My nie wszystkie dane publikujemy tylko te najciekawsze, bo inaczej ten raport miałby 100 stron, a nie 30. Więc tymi firmami, te firmy, do których sprzedają startupy, to wcale nie są małe firmy. W przeważającej większości to są duże firmy, w dużej części to są wręcz korporacje. Więc wstydu nie ma. Co konkretnie to jest? Jakie produkty, rodzaje produktów i usług przeważają? No i tutaj może ja nie będę tej wyliczanki może czytać, bo to będzie trochę nudne, ale no, wybijają nam się tutaj usługi, jeśli chodzi o software na mobilu, powiem to. Oczywiście e-commerce, oprogramowanie wszelkiej maści. Bardzo ciekawa jest ta edukacja, która jest bardzo wysoko. No właśnie te technologie marketingowe, o których mówił przed chwilą Bartek, internet rzeczy, big data, elektronika, robotyka. To jest podział startupów, które wzięły udział w naszej ankiecie ze względu na etap rozwoju. Myśmy sobie pozwolili sformułować takie cztery etapy rozwoju. Pierwszy to jest taki na etapie problem solution fit, czyli to jest taki raczej na etapie idea, to jest etap PowerPointa. Drugi solution product, czyli to są te startupy, których działania koncentrują się w tej chwili na bardzo silnym rozwoju produktu. Product market, czyli no właśnie pozyskiwanie tej trakcji, wchodzenie szersze na rynek. No i ostatni etap to jest ekspansja. Finansowanie. Co drugi startup finansuje się wyłącznie ze środków własnych, czyli jak to się ładnie mówi po staropolsku, bootstrapuje swój startup. Nie ma, czyli bazuje wyłącznie na tak zwanym 4F. Jak się finansuje ta druga połowa? Co czwarty podpiera się dotacją unijną w różnej formie. Również venture capital, aniołowie biznesu, akceleratory i tak dalej, crowdfunding jako finansowanie w zasadzie
no, na marginesie. Co ciekawe, nie widać tego na pierwszy rzut oka, to nie jest tak, że fundusze unijne są alternatywą dla finansowania prywatnego. One się uzupełniają, idą z reguły w parze. To są przeważnie kofinansowania. Czyli startup, który ma jedno zewnętrzne źródło, ma też często inne. Z reguły jedno z tych trzech. Anioł, venture i dotacje. Zapytaliśmy też naszych respondentów, czy zamierzają aplikować o finansowanie zewnętrzne w bardzo konkretnej przyszłości, czyli najbliższym pół roku. No i tutaj prawie 60% mówi, że owszem, i wskazuje konkretnie na venture capital, no i również na te dotacje unijne, które, jak mówił Bartek, być może nam już lekko wysychają, a na pewno kanalizują się w jakichś bardzo konkretnych obszarach ze szczególnym naciskiem na te właśnie programy start. To jest zupełnie jak z nauką zresztą, muszę tutaj, nie powstrzymam się od tej dygresji, ale nauka polska też jest na tym etapie, że finansuje od jakiegoś czasu wyłącznie tak zwanych młodych naukowców. No ja młoda już na pewno nie jestem, nawet wielokrotnie nie jestem młoda. Więc też mi się zawsze rodzi takie pytanie, co z tymi niemłodymi naukowcami w takim razie? Co z tymi startupami, które już nie są na etapie start, tylko są właśnie na etapie dalszym? No to tutaj jest podobny problem. Spytaliśmy się również startupy o to, jak zarabiają, w sensie regularności ich przychodów. No i to są takie mamy wyniki, czyli tak mniej więcej pół na pół. Przy czym to słowo regularnie było dosyć ostro postawione, że bardzo, bardzo regularnie, nie tam, że tam rzadko czasem wpada, a czasem nie, tylko regularnie, regularny przychód, przewidywalny, to jest regularnie. I tutaj mamy jeszcze mamy wzrosty tych regularnych przychodów, czyli w grupie tych regularnych, czyli w tej połowie, prawda, połowa tej połowy rośnie szybciej niż 50%, przez ostatnie pół roku. No i to jest znowu to, co można odnieść do tego, co mówił Bartek, czyli bariery rozwoju. Jakie widzicie w tej chwili zasoby, których potrzebujecie, żeby rozwinąć się? No i tutaj można było wybrać dwie odpowiedzi. Po prostu chcieliśmy uniknąć takiej sytuacji, że wszyscy powiedzą, że potrzeba im pieniędzy. To jest dosyć oczywiste. Dlatego no, tuż za pieniędzmi są ludzie do pracy, tak? Czyli no, ewidentnie ta bariera tutaj jest zresztą nie tylko w tym pytaniu wspomniana, że ludzie do pracy, wykwalifikowana kadra jest upatrywana jako bardzo poważna bariera. No i ten networking też tutaj, kontakty jako ten zasób, którego brakuje. No jeżeli go brakuje, no to pytaliśmy się, gdzie próbują go uzupełnić. No i tutaj muszę powiedzieć, że w moim skromnym zdaniem ta aktywność startupów, jeśli chodzi o no właśnie uczestnictwo w tych różnego rodzaju wydarzeniach społeczności jest dosyć spora. Zatrudnienie. No więc wyszło nam, że mniej więcej 80% startupów zatrudnia. Co piąty zatrudnia ponad 10 osób. Połowa z tych, co zatrudnia na umowę o pracę. Tego tutaj nie widać, ale pytaliśmy o to też. Czyli połowa zatrudnia na umowę o pracę. Co piąty zatrudnia obcokrajowców. Mało tego, jak się grzebnie głębiej, to się okazuje, że obcokrajowców zatrudniają wyłącznie startupy, które eksportują. Te, które siedzą sobie tutaj na lokalnym rynku, to już nie. Ja nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale taka ciekawostka. No tak, to jest rysunek, który ma udowodnić, że, inaczej, który udowadnia, że startupowcy wcale niekoniecznie są właśnie tacy bardzo młodzi, często są też młodzi, ale już nie tak bardzo młodzi jak młodzi.
co trzeci jest kobietą. No i najciekawszy, wydaje mi się, rozdział i najciekawsza taka grupa wyników w naszym badaniu, mianowicie dotycząca eksportu. Potwierdza się wynik z zeszłego roku, kiedy również wyszło nam, że co drugi startup sprzedaje za granicą. Z tego połowa sprzedaje ponad 50% swojej sprzedaży. Ale jeszcze ciekawiej to się przedstawia, jeżeli rozłożymy te wyniki. Co to jest ta literka U taka rozciągnięta, która się z tego robi? Otóż okazuje się, że jest dużo startupów, które sprzedają mało za granicą i dużo startupów, które sprzedają dużo za granicą. Najmniej jest tych, które równoważą sprzedaż kraj za granicę. Tak? Czyli jedni są tacy nieśmiali, ale już są w ogródku, witają się w gąską, tak? I dużo jest tych, co idą na całość. A tutaj to tak niekoniecznie. To wcale nie znaczy, że oczywiście ten wykres powinien być zrównoważony, tak? Że to powinno być na równo. Ale ja sobie myślę, że tym można pomóc. Że ci mogliby więcej sprzedawać za granicą, zwłaszcza, że ewidentnie wychodzi korelacja między eksportem a tempem rozwoju, wzrostem sprzedaży, a przede wszystkim zatrudnieniem. Eksporterzy zatrudniają, lokalsi nie zatrudniają. Kropka. Ta korelacja jest ewidentna. Więc jeżeli chcemy zwiększyć na przykład zatrudnienie w startupach, pomóżmy im eksportować. Albo na odwrót. Jeśli chcemy, żeby eksportowały, pomóżmy im opłacić ludzi. Główne kierunki tego eksportu są bardzo ambitne. Przede wszystkim Unia Europejska, a w tej Unii Europejskiej konkretnie Wielka Brytania i Niemcy, czyli bardzo wymagające rynki. Jak jeszcze dodamy do tego Stany Zjednoczone, no to w zasadzie to już jest wszystko. Reszta to jest margines. No i ten najtrudniejszy orzech do zgryzienia, czyli współpraca, kwestia, którą nazwaliśmy szumnie innowacyjnością, prawda? Pytaliśmy się o patentowanie, o takie rzeczy, no ale też pytamy się o współpracę z nauką. No i 60% nie pracuje. Ja nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ja nie wiem, czy oni potrzebują współpracować z nauką. To wcale nie jest powiedziane, bo różne startupy różnie potrzebują. Ja chciałam bardzo wyraźnie podkreślić, zanim dojdzie do tego definiowania startupu, że nas w badaniu nie interesują przedsięwzięcia, które komercjalizują naukę w takiej czystej postaci. My się interesujemy branżą cyfrową, czyli my tutaj nie ma, nie wiem, perowskitów i grafenu, tak? To nie jest to. No niemniej jednak ta innowacyjność wiąże się z jakąś działalnością badawczo-rozwojową. No i ona tutaj wypada, powiedzmy, no może nie tragicznie, ale jakoś tam. No i to chyba by było, ja się nawet chyba w czasie zmieściłam. To wspaniale. Raport jest do pobrania w wersji cyfrowej ze strony Startup Poland. Macie tam zakładkę, która nazywa się Wiedza. I można go pobrać. On występuje również w wersji angielskiej, ale nie jestem pewna, czy wisi na stronie w wersji angielskiej. Ale gdyby ktoś potrzebował, to zawsze można się zgłosić. Jeżeli ktoś potrzebuje cząstkowych danych, bo mu są do czegoś potrzebne, to ja również służę taką możliwością takich całości. To na koniec, ostatnio mam wylew jeszcze przede mną, ale zalew takich maili typu pani doktor, bo ja piszę pracę dyplomową o startupach, to pani mi przyśle te badania, najlepiej wszystko. I ja wtedy odpowiadam, drogi panie albo droga pani, wspaniale, cieszę się, że nauka o startupach tak świetnie się rozwija, bla, bla, bla. Ja mówię, ale tak konkretnie to co potrzebujesz, bo całości ci nie wyślę. I wtedy się kontakt urywa, bo trzeba się pochylić, bo trzeba zobaczyć. No właśnie, także jak konkretnie, to ja bardzo chętnie.